liczby. A jak jest w Chinach? Tu na przykładzie szwajcarskiej szkoły biznesu, która inwestuje w Chinach w jakiś sympozjum, które to sympozjum ma się przyglądać kwitnącym Chinom, żeby uczyć się i żeby też łączyć, jednoczyć. Szwajcaria to nie jest duży kraj, 9 milionów ludzi, muszą postępować mądrze. I ich obecność, Szwajcarów obecność w Chinach, to przejaw mądrości. Tutaj właśnie przedstawiciel tego klastra tłumaczy, jak korzystne i dobre jest bycie w Chinach. A tu mamy, proszę Państwa, duńską firmę Danfoss. Mieliśmy takie, proszę Państwa, firmy, ale polscy politycy postanowili je zaciukać. Dziś musimy na przykład jakieś termostaty, tego typu akcesoria do większych urządzeń kupować od firmy Danfoss. A Danfoss kolejną fabrykę w Chinach otwiera, jest bardzo zadowolony. 20 milionów dolarów zainwestował, korzysta z uczciwej pracy chińskiej. Oni tam, proszę Państwa, nie kradną, oni nie piją, rzadko kiedy robią strajki. To w przypadku firm amerykańskich było w okresie COVID-u i dlatego zarabiają. Niedługo pewnie rząd Danii, zmuszony przez Wall Street, wymyśli jakiś głupi ruch, ale dzięki temu, że duńska Danfoss przeniosła się do Chin, to przetrwa. Nasze firmy są bardzo, bardzo zagrożone. A tu inny przykład. Pamiętacie Państwo, Chińczycy, o tym było z 2-3 lata temu, musisz to wiedzieć, zaczęli budować miasto przyszłości. Nawet ostatnio komentarze się pojawiły, tu proszę Państwa, to jest to miasto przyszłości, zobaczcie jakie, tam wszystko będzie nowe. Setki tysięcy drzew posadzili, kilka tysięcy nowych budynków już powstało, bardzo nowoczesne miasto. Kilka tygodni temu artykuł widziałem, że ten projekt legł w gruzach, że się nie udał. Jak te wszystkie słynne miasta widma w Chinach. Dziś już wiemy, że one są zasiedlone. Nawet nasi rodacy tam kupują apartamenty w tych blokach widmo, które już mają spore ceny. Dobra była to inwestycja dla niektórych. Pokupowali po ileś mieszkań, a dziś sprzedają to z zyskiem. Chodzi o to, że z biedniejszych regionów Chin, które są cały czas wyciągane z biedy, jak to Chińczycy mówią, ludzie przenoszą się właśnie do tych miast widmo i one już nie są miastami widmo i w związku z tym te inwestycje w te mieszkania były opłacalne. Dziś, jak ktoś chce zainwestować, to polecam Państwu to miasto przyszłości, które tu około 2018 roku było projektowane dopiero, a już 3,5 tysiąca budynków jest wybudowanych. Wszystko nowoczesne. Tam dziś rzeczywiście mieszkania są tanie i za 3 lata będzie można je sprzedać ze 100% marżą. Będziemy podziwiać, proszę Państwa, za rok życie w tym mieście. A tu mamy Wuhan. Otworzyli pociąg, tramwaj. Otworzyli taki podniebny. Ja tak sobie pomyślałem w pierwszym odruchu, po co takie rzeczy, po co takie wydziwianie? Ale z drugiej strony, proszę Państwa, to jest oszczędność terenu. W Polsce jest jakaś taka dziwna mania ostatnio, że zabiera się i tak już zatłoczone pasy dla ruchu samochodów i buduje się torowiska. Nie jestem przeciwnikiem oczywiście tramwajów, ale proszę Państwa, to jest bez głowy, a tutaj taki podniebny tramwaj rzeczywiście nie zabiera pasa ruchu i ten transport odbywa się dwutorowo, tak? A tu zapraszam Państwa
Już jest to oczywiście po imprezie. Targi New Energy Vehicles to te auta napędzane nowymi rodzajami energii, czy tam elektryką, czy wodorem i tak dalej. Tu mamy, proszę Państwa, na przykładzie firmy Maserati, auta marzeń wielu, które nie lekceważy rynku chińskiego. Tam też buduje te samochody. Europejczycy będą śmigali elektrycznymi autami Maserati. Maserati nie miało wyjścia, bo parametry auta elektrycznego są fenomenalne. Zwykła, trzeszcząca, prymitywna Tesla potrafi nowoczesne Ferrari niemal przegonić. Taki tam jest moment obrotowy, takie przyspieszenie ma takie auto, więc no, nie ma się co dziwić, że takie superkary, super auta jak Maserati też wchodzą w technologię elektryczną, no bo jak może tak być, że wielki silnik ryczący jest wycinany na starcie przez jakiś elektryczny samochodzik.